Dzień dobry. To jest hazardowe podsumowanie tygodnia, w którym będziemy Państwu prezentować informacje z ostatnich dni. Zakończył się rozpisany przez Radę Nadzorczą konkurs na prezesa totalizatora sportowego. Olgierd Cieślik dalej będzie pełnił funkcję prezesa zarządu totalizatora sportowego. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła szereg zmian odbywających się w totalizatorze sportowym podczas poprzedniej kadencji Olgierda Cieślika. Zmiany nastąpiły w składzie zarządu totalizatora. Liczba członków pozostaje bez zmian. Z funkcji odejdzie Grzegorz Sołtysiński, który ze spółką związany jest od 1985 roku. Blisko od 10 lat pełnił on funkcję członka zarządu Totalizatora Sportowego. Był również między innymi członkiem zarządu i skarbnikiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Skład zarządu uzupełni Stanisław Grabiec, który od wielu lat również związany jest z totalizatorem sportowym. Redakcja Interplay w ostatnich dniach kontynuowała badanie sprawy dotyczącej wystąpienia logotypu nielicencjonowanego Bukmachera na koszulkach Omoni Nikozja w pojedynku z Legią Warszawa. Po pierwszym artykule dotyczącym reklamy nielicencjonowanego Bukmachera na koszulkach Omoni Nikozja, wysłaliśmy wiadomości do Legii Warszawa, PZPN-u, Cypryjskiej Federacji Piłkarskiej, Omoni Nikozja i Ministerstwa Finansów. W międzyczasie zdobyliśmy również informacje od cypryjskich dziennikarzy sportowych, na podstawie których sformułowaliśmy pytania do poszczególnych podmiotów. Czuliśmy się w obowiązku potwierdzić pewne rzeczy, ale niestety w kilku przypadkach zostaliśmy bez odpowiedzi, więc postanowiliśmy publicznie wystosować pytania. Oto pytania skierowane do Legii Warszawa. Czy przed meczem Legia miała świadomość, że rywal wystąpi w koszulkach nielicencjonowanego operatora? Czy którakolwiek ze stron zgłaszała jakieś nieprawidłowości? Czy kontaktował się ktoś z Państwem w tej sprawie ze strony Omoni Nikozia, Cypryjskiej Federacji Piłkarskiej PZPN lub Fortuny? I jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie jako organizatora meczu? Odpowiedź ze strony klubu brzmiała następująco. Za wszystkie kwestie regulacyjne dotyczące strojów, w szczególności dotyczące drużyny przeciwnej, odpowiada UEFA i to do niej, tudzież do PZPN prosimy kierować odpowiednie pytania. Do klubu nie trafiły żadne zapytania, prośby czy inne oficjalne stanowiska w tej sprawie od wspomnianych podmiotów ani żadnych innych. Do Ministerstwa Finansów z kolei zostały skierowane pytania: czy jest państwu znany przypadek reklamy nielicencjonowanego bukmachera w czasie tego meczu, czy Ministerstwo Finansów zamierza przyjrzeć się tej sprawie, czy Ministerstwo Finansów podejmie działania mogące zapobiec tego typu zdarzeniom w przyszłości, jakie kroki podjęło Ministerstwo Finansów poza stworzeniem indeksu domen za Zakazanych, by chronić interes licencjonowanych operatorów w Polsce i jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie? W swojej odpowiedzi Ministerstwo Finansów potwierdziło, że informacja dotycząca możliwości naruszenia przepisów ustawy o grach hazardowych w trakcie wskazanego wydarzenia sportowego wpłynęła do Ministerstwa, a sprawa ta jest obecnie przedmiotem szczegółowej analizy. Ponadto Ministerstwo przytoczyło odpowiednie zapisy w ustawach opisujące zasady i warunki reklamy i promocji gier hazardowych. Nie otrzymaliśmy natomiast odpowiedzi od Polskiego Związku Piłki Nożnej, mimo że redakcja dostała informację o tym, że temat ten był poruszany w strukturach związku. Początkowo skorzystaliśmy z kanału dedykowanego dla wszystkich dziennikarzy i tam zadaliśmy pytania o następującej treści: Czy kontaktował się ktoś z państwem w tej sprawie ze strony Omoni Nikozja, Cypryjskiej Federacji Piłkarskiej lub Legii Warszawa? Czy w przeszłości otrzymywali państwo podobne pytania ze strony klubów, które są sponsorowane przez Bugmacherów, które w w Polsce nie posiadają licencji. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie? Pytania zostały wysłane 27 sierpnia. Późniejsze przypomnienia niestety pozostały bez odpowiedzi. Postanowiliśmy zatem zapytać bezpośrednio Macieja Sawickiego, sekretarza generalnego PZPN, który odpowiada za współpracę z Bugmacherami. Pytania skierowane do Macieja Sawickiego były identyczne jak te wysłane do działu pracowego PZPN. Niestety i w tym przypadku zostaliśmy bez odpowiedzi. Według naszych niepotwierdzonych informacji Cypryjczycy wysłali zapytanie do PZPN w sprawie logotypu na koszulkach, ale pytanie pozostało bez odpowiedzi. Brak odpowiedzi został zakwalifikowany jako brak sprzeciwu, więc Omonia wystąpiła z reklamą swojego sponsora. Nie mogliśmy zweryfikować tych informacji mimo dwukrotnych prób, więc stoimy w obowiązku przedstawienia pełnego obrazu sytuacji. Możliwe, że po publikacji tego materiału, PZPN postanowi jednak odnieść się do naszych pytań. W tym tygodniu to już koniec. Po więcej informacji ze świata branży rozrywkowej zapraszamy na interplay.pl i do kolejnego hazardowego podsumowania tygodnia, które ukaże się już za tydzień.